Dobry wieczór. Dzisiaj w ramach działalności dyskusyjnych klubów książki odbędzie się wykład, podczas którego profesorowie Krzysztof Obremski i Paweł Bohuszewicz podejmą nieoczywisty temat Bogu Rodzicy. Zapraszamy po wykładzie o zadawanie pytań. Dziękujemy. Dzień dobry. Może nie wykład, woli ścisłości, bo to forma bardzo akademicka i to w takim może być nawet w negatywnym znaczeniu. Natomiast chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie będące tematem dzisiejszego spotkania, przy czym od razu wyjaśniam. Naszym głównym kierunkiem myślenia będzie pokazanie Bogu Rodzicy jako tekstu żywego w badaniach nad literaturą polskiego średniowiecza. Co nie znaczy, że na literaturze życie się kończy, ale o tym na sam koniec. Tymczasem tytułem wstępu. Chociaż pytanie, czy Bogorodzica jest passé, brzmi tak lekko, a może nawet frywolnie, a stylistycznie to jest chyba po prostu błąd, to jednak na czym polega problem? Jeśli mamy kulturę polską i ona jest jakoś za nami, to przecież my, chcąc nie chcąc, przyjmujemy wobec niej postawę selektywną. Coś tam z niej wybieramy, akceptujemy i to za Edmundem Kotarskim można nazwać tradycją, ale są też tam takie fakty, rzeczy, zjawiska, teksty, wydarzenia, o których wiemy, że były, ale z którymi tak emocjonalnie się nie utożsamiamy i one stanowią dziedzictwo. I oczywiście to rozróżnienie, tradycja czy dziedzictwo, jest rozróżnieniem chyba subiektywnym, czy może nawet arbitralnym. Tu ucieknę do przykładu wręcz współczesnego. Proszę zobaczyć, jak odmienne reakcje i emocje wywołują żołnierze wyklęci. Dla jednych rdzeń patriotyzmu, dla innych, mówiąc najdelikatniej, nieporozumienie. Ale jednak wróćmy do Bogu Rodzicy, bo teraz mamy taką dziwną sytuację, że łatwiej powiedzieć, czego o niej nie wiemy, niż to, co wiemy. Bo tak zaczynając od początku, autor. Dawniej przyjmowano autorstwo świętego Wojciecha. To autorstwo można przyjąć tylko pod tym warunkiem, że święty Wojciech to faktycznie osoba święta i zdarzały się cuda, bo trzeba by cudu, aby święty Wojciech mógł napisać Bogu Rodzicę. Dlaczego aż cud? Ponieważ polszczyzna, język polski epoce świętego Wojciecha to był język wręcz prosty. Bogu Rodzica to już tekst artystyczny, czyli polszczyzna epoki świętego Wojciecha nie pozwalała mu napisać Bogu Rodzicy. Ale jeśli ktoś chce wierzyć, że przecież on był postacią świętą, więc napisał, trudno, ja się poddaję. Tyle jeśli chodzi o autora. I teraz są jeszcze mniej, jakby powiedzieć, poważne hipotezy autorskie, ale je tutaj pominimy, bo mamy jeszcze inne fundamentalne niewiadome. Mianowicie czas powstania Bogu Rodzicy. Tutaj rozrzut sięga obejmujący aż 3 stulecia, bo niektórzy mówią o 12 stuleciu, niektórzy o 13, niektórzy o 14. Najpóźniej, jeśli chodzi o powstanie Bogu Rodzicy, poszedł Julian Krzyżanowski, który twierdził, że Bogu Rodzica była jakby prezentem dla Władysława Jagieły, który po Unii w Krewie wstępuje na tron Polski. To by wyjaśniało taki wschodni charakter. Tu oczywiście pomijam konotację Bogu Rodzicy z ikoną. To jest Roman Mazurkiewicz i inne badania, o tym teraz nie mówimy. Ale proszę zwrócić uwagę, jeżeli w odcinku stanowionym polskim średniowieczem mamy 3 stulecia i taki rozrzut, to znaczy, że jeśli chodzi o czas powstania Bogu Rodzicy, raczej wiemy, że nic nie wiemy. Tyle chodzi o czas, ale przecież ówczesna Polska była bardzo mocno zróżnicowana terytorialnie. I to nie chodzi tylko
o Małopolskę i Wielkopolskę. Tu już nawet nie chodzi o to, o język polski, całą historię. Ale przede wszystkim też chodzi o to, że trudno aprolicznie wykluczyć inne dzielnice. Chociażby nawet Mazowsze. Co prawda ono wtedy było traktowane jako, przepraszam, kraina tłuków. No, tak myślano o Mazowszu, co tu ukrywać. To z drugiej strony przecież mieliśmy wielorakie wędrówki, chociażby mnichów, więc na przykład jest hipoteza Antoniego Czyża, że taki mnich, artysta trafił do klasztoru w Czerwińsku i tam powstała Bogorodica. I teraz, jak taka natura sporna, na każdy argument można chyba znaleźć kontrargument i jeszcze kontrargument i kontrargument i tak nieskończoność. Czyli tak, autor za nami, czas za nami, terytorium za nami. Jeśli chodzi o sprawy elementarne, to wiemy, że nic nie wiemy. I dlatego jeszcze coś najtrudniejszego. Podział Bogorodzicy na strofy i jej tekst. Czy to jest jedna pieśń, czy dwie? No bo pierwsza część jest Maryjna, druga już nie jest, więc może to były dwie różne pieśni, które były odtwarzane jedna po drugiej i się zrosły. A teraz koniec końców najgorsze. Bogorodzica nie daje spokoju. Wciąż jest wyzwanie. I teraz tytuł, aby unaocznić, jak straszliwie trudne jest to wyzwanie, to pokazuję Państwu bodaj najnowszą książkę w tymże zakresie Jana Malickiego, Bogorodzica, rozplątywanie nierozwiązywalnego. Niestety małe literki pod tytułu są tam niewidoczne, ale proszę mi zawierzyć, tu mamy rozplątywanie nierozwiązywalnego. Dostatecznie pesymistyczna konkluzja w książce, w której materiał jest Bogorodzica. Czyli, jakby powiedzieć, węzeł gordyjski to była łatwizna. Tu trudniej. Idąc dalej, na czym polega trudność? Zadam pozornie niedorzeczne pytanie. Bogorodzica, jeśli chodzi o objętość, to jaka jest? Mała, średnia czy wielka? Jeśli chodzi o objętość, Bogorodzica jaka jest? Mała, średnia czy wielka? Mała, tak. No dobrze, bo to teraz tak, już nie pytam, czy dwie, czy trzy strofy, to o tym za chwilę, ale jeśli ona jest mała, to proszę mi powiedzieć, jaka jest ta cegła? Średnia, mała czy faktycznie cegła? Co? Cegła. To może pan przeczyta tytuł. Bogorodzica. Cegła. A jeszcze do tej cegły dodajmy tyle tablic porównawczych, tak? To jest edycja z 1962 roku. Bo teraz to takie fizyczne unaocznienie problemu z Bogorodzicą. Nie będziemy się wgłębiać w to. Idźmy dalej. Przejdźmy do pierwszego zapisu, przekaz ktyński. Dobrze. Abstrahujemy teraz od dawnej kultury, w której przekaz ustny poprzedzał zapis, poprzedzał pismo. I teraz ta materia stawania się wypowiedzi jedynie mówionej, wypowiedzią pisemną, to materia dosłownie porywająca i filologów klasycznych, i biblistów, no i badaczy literatury staropolskiej. Tu jeden przykład pokazujący, jak ta materia może być fundamentalna. Scena ukrzyżowania. Chrystus mówi do dobrego Łotra: zaprawdę powiadam tobie, dziś będziesz ze mną w raju.
Chrystus niczego nie napisał, żadnego słowa, tylko coś tam kreślił na papier. Jego, to co on mówił, zostało zapisane z poślizgiem, z opóźnieniem sięgającym kilkudziesięcioleci. Wygląda na to, że święty Paweł, który już nie znał Chrystusa osobiście, wcześniej swoje listy pisał, niż zostały spisane Ewangelie. Dlatego mamy teraz Ewangelia według świętego Jana, według świętego Marka, itd. No i teraz, zaprawdę powiadam Tobie, dziś będziesz ze mną grał. Intonacja, czyli przecinek. Zaprawdę powiadam Tobie, dziś będziesz ze mną grał. Zaprawdę powiadam Tobie, dziś będziesz ze mną w raju. Czyli teraz przecinek rozstrzyga o tym, czy raj już istniał w dniu wypowiedzenia tych słów, czy jeszcze nie. Chrystus przecinków nie stawiał. Stawiali je bibliści. No to teraz Bogu Rodzica. Dwa najstarsze zapisy, przekaz kcyński, przekaz krakowski, to lata 1407-1408. Tutaj mamy przekaz kcyński, czyli zapis pieśni, bo znowu my ją kaleczymy rozdzieleniem tekstu i pieśni. Tylko tak, jeśli mamy tutaj tenże zapis, to proszę zwrócić uwagę, zapis nutowy determinuje zapis tekstu, czyli to nie jest sztuka słowa. Ona jest, jak powiedzieć, przesłonięta, podporządkowana, zdominowana melodią. Czyli mamy sekwencję słów splecionych, sprzężonych z nutami, ale z tego zapisu nutowego musimy wydobyć sztukę słowa. Przekaz krakowski jest prozaiczny, ale ten przekaz kcyński daje nam wyobrażenie o ogromie wyzwania i teraz, jaki zakres inwencji zawiera się w tymże wezwaniu. No bo teraz tak, jakby tego wszystkiego było mało, to tak. Znamienny rozwój. Julian Krzyżanowski, tak, taka cegła, historia literatury polskiej. Dobrze. I nie wiem, czy widać, tutaj Bogu Rodzica ma trzy strony. Widać, tak? Trzy strony. Ten sam Julian Krzyżanowski i późniejszy Dzień Literatury Polskiej, tak? Ile strof? Dwie. To ta sama Bogorodzica. No to trzy czy dwie? Ale ja nie poprzestanę kować Państwa na tym. Bo teraz Teresa Michałowska. Ostatnie słowo. Jeśli Roma locuta causa finita, no to Michałowska powiedziała, sprawa zamknięta. Proszę, Teresa Michałowska. W tym samym średniowieczu, w tej jednej cegle, ile strof? Ile strof? No na pewno nie trzy, zgadza się? A to jest ciągle ta jedna cegła. No to idąc dalej. Tych, którzy jakby byli starali się wydobyć z tego zapisu przekazu kcyńskiego, przekazu krakowskiego, sztukę słowa, czyli takie uporządkowanie naddane, czyli ten ład artystyczny, który przerasta komunikatywność, który jest wymagany właśnie materią estetyczną, a nie jedynie samą komunikacyjnością, to ja nie powiem brzydko, że można liczyć ich na pęczki, ale poproszę teraz o tabelę, którą tak przekornie oddaję, przygotowałem kilka lat temu.
zaraz, żebyśmy... Pierwsza kolumna. Edytorzy równa się konstruktorzy, czyli ci badacze, którzy te pierwsze przekazy, najstarsze, takie najbardziej wiarygodne, odtwarzali jako zapis sztuki słowa. No i teraz widzą Państwo, że tych nazwisk jest tutaj kilkanaście, a jeszcze należałoby dodać Antoniego Czyża i Jana Malickiego, autora tej książki. Druga kolumna, liczba strof wyróżnionych przez tych badaczy Bogu Rodzicy, ciągle mówimy o tym najstarszym przekazie kcyńskim-krakowskim. Liczba wersów i liczba cząstek, czyli czegoś mniejszego niż wersy. I teraz proszę zobaczyć, jaki rozrzut. Liczba strof od 3 do 6, przepraszam, od 2 do 6 strof, od 2 do 6. Liczba wersów od 11 do 15, a liczba cząstek, czyli takich mikroelementów, to od 0 do 27. I powtórzę, ciągle mówimy o tym jednym krótkim tekście. Czegoż to dowodzi? I teraz pytanie najtrudniejsze, bo to są umownie, powiedzmy, dane statystyczne, takie statystyczne, liczbowe, tak? Ale im należy przypisać znaczenie. Co one mówią, co się w nich, w tych liczbach zawiera. No i tutaj z panem profesorem bardzo fundamentalnie się różnimy, ponieważ ja śmiem twierdzić, że ta tabela dowodzi analityczno-interpretacyjnej anarchii, że mamy wolność, że jeśli nic nie wiadomo, to wszystko wolno. I w takim stanie rzeczy twórcami artyzmu Bogu Rodzicy stają się edytorzy, a tym jako konstruktorzy tego, co jest rekonstruowane. No i w tym momencie, skoro się różnimy, to oddaję głos. No to zacznę może od tej tabelki, tak, która jest przed Państwem, bo ona obrazuje to, wobec czego z profesorem Abrahamskim się dość fundamentalnie różnimy. Ja bym tę różnicę ujął w ten sposób, że według profesora Abrahamskiego cała ta mnogość wersji, bo przed chwilą zobaczyliście Państwo rzecz fascynującą. Może od tego zacznę, a później przejdę do tego, do różnicy zdań między nami. To znaczy, to co jest fascynujące w Bogu Rodzicy i to co sprawia, że ona nie jest passé, ja myślę, że profesor właśnie przed chwilą pokazał. Fascynujące jest to, że o tak ważnym utworze dla kultury polskiej, o utworze, o którym mówi się, że jest matką pieśni polskich, o utworze, który rozpoczyna dzieje literatury polskiej, właściwie nie wiemy nic, bo nie mamy żadnego trwałego fundamentu. I to jest czymś fascynującym. Profesor zwrócił uwagę na to, że właściwie nie znamy czasu, a właściwie czas powstania Bogu Rodzicy jest domeną rekonstrukcji. Nie znamy autora, domyślamy się jedynie, kto był autorem i to, co najważniejsze, to, co jest podstawą, widzę, są tutaj studenci filologii polskiej, więc oni bardzo dobrze wiedzą, że to jakby dlaczego się spotykamy na salach wykładowych i dlaczego rozmawiamy, samym fundamentem naszych studiów jest tekst. Tak? Tekst jest czymś takim... Co do tekstu z reguły się nie kłócimy. Kłócimy się co do interpretacji i uznajemy, że tekst jest dany. Prawda? Kiedy otwieramy jakąś nowelę, powiedzmy, Gombrowicza, to wiemy, że ten tekst jest. On jest zawsze taki sam. Natomiast jego interpretacje są najrozmaitsze. Tak? Interpretacje są najrozmaitsze, tekst zostaje. To natomiast, co jest fascynujące i co czyni Bogu Rodzicę naprawdę wydaje mi się ciekawym wyzwaniem badawczym, to, że nawet coś tak fundamentalnego dla nas, jako dla filologów, czyli tekst, tutaj nie istnieje. Co do tego, co tutaj Państwo widzą przed sobą, nie mogę się kłócić. Jest to faktycznie zobrazowanie wszystkich układów,
w jakie próbowali edytorzy umieścić Bogorodice. Różnimy się tylko z profesorem co do interpretacji tych układów. To znaczy profesor wychodzi z założenia, że jeśli jest ich tak dużo, to znaczy, że te układy są domeną inwencji, to pojęcie zresztą przed chwilą padło, są domeną inwencji edytorów, że właściwie oni po to, aby udowodnić artyzm Bogu Rodzica, o którym będę za chwilę starał się Państwu mówić, wytwarzają te układy. Według profesora te układy są arbitralne, więc według mnie one nie są arbitralne. Według mnie za wszystkimi tymi układami, za wszystkie te układy odpowiada dosyć poważna praca filologiczna. Tak? Praca filologiczna. Ja nie prześledziłem wszystkich tych wersji. Dość mocno skupiłem się jedynie na tym, w jaki sposób Teresa Michałowska wytworzyła swój, ten trójkowy układ, raz trójkowy, raz dwójkowy układ Bogu Rodzicy. Prześledziłem jej pracę i doszedłem do wniosku, że ta praca nie jest arbitralna, ponieważ ona twierdzi, że ta pierwotna wersja, zobaczcie, o co tu chodzi. To przed chwilą zobaczyliśmy przekaz chcyński, o którym jesteśmy skłonni myśleć, że jest to wersja pierwotna. Tak? Ta wersja z roku 1407. To nie jest wersja pierwotna, to jest przekaz. To jest jedynie przekaz czegoś jeszcze bardziej fundamentalnego, a co do naszych czasów nie dotarło. I teraz praca tych wszystkich ludzi, których tutaj profesor umieścił w tabeli, polega na próbie zrekonstruowania tej nieobecnej już dzisiaj, ale według nich gdzieś tam w przeszłości obecnej wersji pierwotnej. Teresa Michałowska założyła, że Bogu Rodzica była naśladowaniem, napisała w średniowieczu, że struktura tekstu zdaje się naśladować popularny wschodnioeuropejski schemat do Kyrie. To był schemat zwrotkowy, gdzie całość tekstu dzieliła się na trzy zwroty. Więc to jest próba rekonstrukcji, a nie nałożenia jakby arbitralnej decyzji na ten tekst. To tyle w kwestii różnicy. Pan profesor w bardzo ciekawy sposób opowiedział Państwu o tym, że w przypadku Bogu Rodzicy, czyli tego najważniejszego, a przynajmniej otwierającego literaturę polską utworu, pływamy jak w takim grząskim gruncie. Tak? Wykład pana profesora dotyczył kwestii tekstologicznych. Ja natomiast chciałbym skupić się w swoim krótkim wystąpieniu na kwestiach treściowych. Tak? Na kwestiach treściowych. To znaczy chciałbym przedstawić Państwu coś, co sam na własny użytek nazywam logiką Bogu Rodzicy. Pozwólcie, że uruchomię pokaz slajdów. OK. Gdyby Bogu Rodzica nie była utworem poetyckim, wyglądałaby mniej więcej tak. Przygotowując wykład, spróbowałem sobie streścić Bogu Rodzicę tak, jakby była ona napisana mową niewiązaną, tak? A więc mową niepoetycką. No więc gdyby była utworem niepoetyckim, brzmiałaby mniej więcej oczywiście w ten sposób. Ty, która urodziłaś Boga, ty, która byłaś dziewicą, ty, która jesteś sławiona przez Boga, mająca uznanie u twojego syna, panno, przepraszam, syna, pana Maryjo, pozyskaj nam i uczyń przychylnym swojego syna Jezusa Chrystusa. To jest streszczenie pierwszej strofy i streszczenie drugiej strofy brzmiałoby następująco. Synu Boga Jezusie, ze względu na Jana Chrzciciela, usłysz to, co do Ciebie mówimy i napełnij nasze myśli. Usłysz naszą modlitwę i daj nam to, o co prosimy. Na świecie pobożny pobyt, a po śmierci rajskie bytowanie. Jednak Bogu Rodzica nie dotarła do nas w tej wersji, ale dotarła do nas jako tekst poetycki. Tak, dotarła do naszych czasów jako tekst poetycki. I kiedy zastanawiamy się nad tym, czym jest tekst poetycki, jest oczywiście Państwo
Powtórzę, no pewnie w dużej, jak widzę, większości studiujących filologię polską poznaliście teorię tekstu poetyckiego, jest ich bardzo dużo. Ja, kiedy mówię o tekście poetyckim, najczęściej przychodzi mi do głowy takie dość potoczne sformułowanie autorstwa współczesnego poety Andrzeja Sosnowskiego, który powiedział, że poezja jest wtedy, kiedy dużo dzieje się w języku. Tak? Poezja jest wtedy, kiedy dużo dzieje się w języku. I zawsze, kiedy myślę o Bogorodicy, to myślę o niej właśnie przy pomocy tego bonmotu Sosnowskiego. Poezja jest wtedy, kiedy dużo dzieje się w języku. I wydaje mi się, że Bogorodica pokazuje właśnie, jest werbalizacją tej zasady, że tekst wydawałoby się bardzo prosty. Tak? To znaczy, kiedy wyjaśnimy sobie znaczenia słów, to jak gdyby nie mamy problemu ze zrozumieniem tego sensu, który przed chwilką tutaj wyłożyłem na tym pierwszym slajdzie. Ale kiedy zatrzymamy się trochę uważniej i kiedy przyjrzymy się uważniej temu tekstowi, to zobaczymy, że tu właśnie dzieje się dosyć dużo w języku. Jak mówią językoznawcy, autor, ten anonimowy autor powstałej, nie wiemy ostatecznie w jakim czasie Bogorodzicy, ale wiemy, że w tamtym czasie polszczyzna dopuszczała trzy możliwe formy tego słowa inicjalnego, tego słowa, które rozpoczyna Bogorodzica. A więc autor mógł napisać Bogorodzica, mógł napisać Bogorodzica i mógł napisać Boga Rodzica. Jak wiemy, wybrał pierwszą formę. Według Zdzisławy Krążyńskiej i Tomasza Miki, autorów tekstu niezwykle fascynującego, takiej niezwykle fascynującej, może powiedzieć, nadinterpretacji Bogorodzicy, autor Bogorodzicy wybrał pierwszą formę celowo. Wybrał pierwszą formę celowo. Dlaczego? Dlatego, że pierwsza forma, ta Bogorodzica, poprzez jedną literkę właściwie wprowadza pewien sens, którego nie ma w dwóch innych formach. Sens podstawowy jest oczywisty, tak? Bogu Rodzica, Boga Rodzica, Bogo Rodzica, czyli Matko Boga. Tak? To jest ten sens podstawowy. Ale jedynie pierwsza formuła, czyli Bogu Rodzica, daje nam coś jeszcze. Daje nam coś jeszcze. Co? Krążyńska i Mika piszą tak. Formą celownika podkreślono służebną rolę rodzicy. Więcej, określono kierunek przyporządkowania świata ludzkiego do boskiego, nie na odwrót. Tak? Formą celownika, czyli tą formą użytą w pierwszym złożeniu Bogu Rodzica, podkreślono służebną rolę rodzicy. Tej służebnej roli rodzicy nie ma w dwóch pozostałych formach, jest tylko w pierwszej. Czyli autor chce nam powiedzieć coś jeszcze, tak? Że jestem matką dla ciebie, poświęcam swoje matkowanie tobie, a więc mamy tu przyporządkowanie, mamy tu więc pewnego rodzaju dar złożony przez matkę synowi. Co więcej, mamy tu do czynienia ze złożeniem. Tak? Zauważcie, że nie mamy tutaj tego sformułowania pochodzącego z języka potocznego Matka Boga, ale mamy złożenie w jedno dwóch słów. Bogu Rodzica. I kiedy znowu zastanowimy się nad tym złożeniem, to właściwie możemy powiedzieć, że sama forma znaczy. Tak? To znaczy sam fakt złożenia w jedno słowo dwóch słów informuje nas o tym, że oto spotykają się ze sobą w Bogu Rodzicy dwa światy. I znowu, na zasadzie streszczenia, gdybym miał krótko opowiedzieć tak, o czym jest Bogu Rodzica, to powiedziałbym, że Bogu Rodzica, jakby treść Bogu Rodzicy zawiera się już w pierwszym słowie. Tak? Bogu Rodzica jest opowieścią o spotkaniu dwóch światów. Świata boskiego i świata ludzkiego. Woliłem sobie zrobić taki schemat. To jest schemat zbudowany na podstawie
wyliczenia słów odnoszących się do Boga. Tak? Kiedy przeczytamy sobie pierwszą zwrotkę Bogorodzicy, to mamy słowa Bóg, Syn, Gospodzin. To jest ten świat boski. A kiedy wyliczymy sobie wszystkie słowa odpowiadające światu ludzkiemu, to zobaczymy, że są to również trzy słowa. A więc trzy słowa odpowiadające światu boskiemu i trzy słowa odpowiadające światu ludzkiemu. Bóg, Syn, Gospodzin to świat boski, rodzica, dziewica, matka to świat ludzki. Dalej, te dwa ciągi, ciąg słów oznaczający świat boski i ciąg słów oznaczający świat ludzki, mają coś bardzo podobnego ze sobą. Tak? To znaczy, kiedy spojrzymy sobie na te słowa, na przykład na słowo Bóg i Syn, i później na słowo rodzica i dziewica, to zobaczymy, że te słowa się ze sobą nie zgadzają. Słowa okalające, czyli Bóg i Gospodzin oraz rodzica i matka są synonimami, natomiast w środku jest coś, co się nie zgadza. Tak? Bóg i Gospodzin. Gospodzin to jest synonim słowa Bóg, matka to jest synonim słowa rodzica, natomiast dziewica nie jest matką. Ostatecznie dochodzimy do wniosku, że samo zestawienie tych słów informuje nas o tym, że te dwa światy, które się w Bogorodzicy spotykają, to są światy, które przekraczają swoją naturę. Tak? Oto Bóg. Bóg, który jest istotą pozaczasową, pozamaterialną. Wcielił się w swojego Syna, a więc ten świat boski został światem przekroczonym. I drugi świat, świat ludzki, oto matka, rodzica, która będąc dziewicą stała się matką. Tak? Więc ten świat również jest światem przekroczonym. Oba te światy przekraczają swoją naturę. Przy czym, no i to pokazują te moje strzałeczki tutaj, mam nadzieję, że są widoczne, ten świat boski jest światem, który jak gdyby obniża się, schodzi w dół, ponieważ oto doskonały, pozaczasowy, pozamaterialny Bóg wciela się w niedoskonałą materię, schodzi w dół. Natomiast świat ludzki poprzez fakt cudu, tak, poprzez fakt podwójnego cudu, rodzica będąc dziewicą rodzi syna, który jest Bogiem, tak, ten podwójny cud wywyższa w pewnym sensie świat ludzki. No i strzałki mają pokazać to, co jest chyba najpiękniejsze w Bogorodzicy, to znaczy pokazują, że w wyniku tych dwóch przekroczeń dochodzi do spotkania. Jest to utwór opowiadający o nie tyle o dwóch światach, no to gdybyśmy tak powiedzieli, to byłoby za mało. Bogorodzica jest to utwór opowiadający o spotkaniu dwóch światów. Jest to utwór opowiadający o przeplataniu się, o spotkaniu, o połączeniu się dwóch światów. I to piękno Bogorodzicy, myślę, możemy ujrzeć dodatkowo, kiedy zestawimy ją z utworem napisanym w o wiele późniejszym czasie. Myślę tutaj o utworze Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, tylko teraz staram się go odnaleźć w tych tutaj pootwieranych dokumentach. Sekundka. O. On nie będzie widoczny tutaj w całości, ponieważ jest dłuższy. Ja myślę poza tym, że studenci filologii polskiej też doskonale ten utwór znają. Jest to jeden z bardziej znanych sonetów jednego z największych, najwybitniejszych poetów staropolskich, Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, który brzmi tak. Ja przeczytam ten utwór, bardzo krótko go zinterpretuję i odniosę go do Bogorodzicy, żebyśmy na zasadzie kontrastu zobaczyli, o czym Bogorodzica jest. Z wstydem poczęty człowiek, urodzony z boleścią, krótko tu na świecie żywie, czyli żyje,
i to odmiennie, nędznie, bojaźliwie ginie od słońca jak cień opuszczony. I od takiego Boże nieskończony, w sobie chwalebnie i w sobie szczęśliwie, sam przez się żyjąc, żądasz, jak miasz chciwie, być miłowany i chcesz być chwalony. Dziwne są Twego miłosierdzia sprawy, tym się cherubim przepaść z rozumności dziwi zdumiały i stąd pała prawy płomień serafim w szczęśliwej miłości. O święty Panie, daj, niech i my mamy to, co mieć każesz i Tobie oddamy. Ja wiem, że może nie jestem w porządku w stosunku do Państwa, że tak trudny utwór teraz czytam i od razu przejdę do jego interpretacji. Wiem, że słowa, które tu się pojawiają, są słowami, których znaczenia nie rozumiemy od razu, więc pozwólcie, że ja po prostu ten utwór streszczę i później odniosę go do Bogu Rodzicy. Jest to utwór też opowiadający o dwóch światach. Jest to utwór opowiadający o świecie boskim i o świecie ludzkim. Przy czym zwróćcie Państwo uwagę, że ten jak te światy w stosunku do siebie pozostają. Tak? Pamiętacie ten mój wykres przed chwilą pokazujący Bogorodicę? Te strzałki się stykały ze sobą. Tak? Świat ludzki spotykał się ze światem boskim. Tutaj mamy do czynienia z takim naprawdę przejmującym, już barokowym właściwie obrazem dwóch światów oddzielonych przepaścią. Tak? Z jednej strony mamy świat boski, to jest świat Boga, to jest świat, w którym Bóg jest opisywany za pomocą takich filozoficznych, wziętych z filozofii świętego Tomasza terminów. Bóg, który żyje w sobie i przez się. Tak? Bóg, który żyje w sobie i przez się. Bóg, który jest zupełnie odmienny od tego świata materialnego. I z drugiej strony mamy ten świat materialny, w którym jest zanurzony człowiek i który to świat chciałby w jakiś sposób oddać Bogu to, co boskie. Chciałby go wychwalić. Tak? I nie jest w stanie tego zrobić. Kontaktu nie ma. Tak? Też spotkanie, znaczy też dwa światy, świat boski i świat ludzki, ale sytuacja diametralnie odmienna, sytuacja pokazująca, że do tego spotkania nie może dojść. Kończąc już to, co chciałem Państwu powiedzieć i próbując się jakoś odnieść do formuły, pod którą przebiega nasze spotkanie, czy Bogorodica jest passé. To jest formuła wymyślona przez organizatora dzisiejszego spotkania, pana Przemka Chudzika. Obaj głowiliśmy się z panem profesorem, jak jakoś sprostać temu zadaniu, które jest wyrażone w tym pytaniu. Czy ona jest passé? Wydaje mi się, że nie jest passé. To znaczy, wydaje mi się, że ona może zafascynować jako utwór poetycki. Tak? Pomijając jej modlitewny charakter, a więc pomijając to, co za chwilę zobaczycie, pomijając to, że ona staje się czasami argumentem w wojnach ideologicznych, w wojnach politycznych i skupiając się na tym, że ona jest utworem poetyckim, tak? A więc pomijając jej wyznaniowy aspekt, wydaje mi się, że ona jest, to chciałem Państwu pokazać, bardzo dobrym utworem poetyckim. A bardzo dobry utwór poetycki możemy rozpoznać właśnie wtedy, kiedy widzimy, czy dużo się dzieje w języku. Tak? I tą cząstkę, tak, tego, co tam się dzieje, chciałem Państwu pokazać. No i uwierzcie mi na słowo, że to jest tylko cząstka różnych relacji, które tam w tym tekście tkwią. To tyle z mojej strony i teraz nasze postscriptum, tak? Zaraz, może jeszcze dwa zdania do powiedzenia. Bo teraz tak, jeśli chodzi o to, o tę odpowiedź, czy jest żywa, to rzecz jasna, mamy święto 3 maja i trudno sobie takie święto wyobrazić bez Bogorodzicy. Ale proszę zwrócić uwagę, że podobnie okrutnie żywy jest Mazurek Dąbrowskiego. Bo mamy tam słowa dla ojczyzny ratowania, tam jak Czarnecki rzucił się przez morze. Gdzie jest Włoch, jakie morze? Nieprzypadkowo niedawno była mowa o tym, żeby tam przemienić zwrotki, coś tam poprawić. Ale proszę Państwa,
o co chodziło w tej dziwnej stropie, o analogię, że ja po szwedzkim zaborze, Czarnecki, z dowodzonym przez niego oddziału, kazał rzucić się przez morze na Szwedów, przepłynęli tam na wyspę, to był chyba zimowy miesiąc, tak teraz legioniści z Włoch przez Adriatyk rzucą się do Ilirii, która była francuska, i z tej Ilirii, czyli jakbyśmy dziś powiedzieli Chorwacji, na północ pójdą do Polski przez Warszawę, no i dojdą do Poznania. I teraz ta analogia Czarnecki, Szwedzi i Dania, a legioniści, Włochy, Adriatyk, Iliria, czyli Chorwacja, to dziś jest zupełnie wyparta, jakby powiedzieć, z pamięci, świadomości. I w tym sensie nawet Mazurek Dąbrowskiego pozostaje, jakby powiedzieć, tekstem do historycznego rozpoznania, do przywrócenia jego historycznych kontekstów. No i teraz, czy są do nas pytania? To stajemy gotowi odpowiadać. Dobrze, ja mam pytanie. Tak? Skoro jakby nie znamy autora, nie jesteśmy pewni czasu, czy jest możliwość, że autor tego dzieła wyprzedzał swoje czasy? W jakim sensie wyprzedzał? No, ponieważ tutaj pan profesor wspomniał, że jakby ciężko właśnie to określić w jakimś konkretnym czasie odnośnie języka, który został tam użyty. Czy jeżeli weźmiemy jakby w moim takim prostym wyobrażeniu dawne, dawne czasy i w porównaniu do tego, jaki został użyty język, a jakim jakby się wtedy posługiwano, czy on mógł jakby właśnie przez to wyprzedzać troszeczkę swoje czasy? Być jakby bardziej, nie wiem, czy w pewien sposób może światowy, bądź tak innowacyjny? Czy ogólnie ciężko to określić, ponieważ nie mamy jakby pojęcia i to może być tylko nasza jakby taka wyobraźnia o nim samym? Im dalej w przeszłość, tym trudniej jest odpowiadać na takie pytanie, tym bardziej, że też nie jesteśmy językoznawcami, a Pani pytanie jest pytaniem o stan języka tamtego czasu. Ja wiem, że jest taki zwyczaj, żeby myśleć o utworach arcydzielnych jako o utworach, które wyprzedzają swój czas, tak? Tak? Ja nie lubię tej formuły z tego względu, że to wydaje mi się po prostu nielogiczne. To znaczy, nigdy nie jest tak, że ktoś wyprzedza swój czas. Jest raczej tak, że wszystko to, co autor bierze, aby napisać swój utwór, bierze skądś. I właściwie geniusz polega na osobliwym połączeniu elementów, które już były wcześniej dane. Tak bym powiedział. On nie wytwarza czegoś zupełnie nowego. Tak? W tym sensie poeta nie może wyprzedzić swojego czasu, ale w osobliwy sposób może dokonać połączenia elementów, które wcześniej były już dane. Kiedy myślę o takich geniuszach literatury, kiedy myślę, nie wiem, o Joyce, kiedy myślę o Gombrowiczu, o Kawce, to wiem, że to są ludzie, którzy nie wymyślili czegoś zupełnie nowego. Tak? Joyce nie wymyślił formuły powieści, nie wymyślił narracji na nowo, nie wymyślił fabuły, ale połączył ze sobą elementy, które były wcześniej. I myślę, że jeśli można mówić o arcydzielności, o takim geniuszu Bogu Rodzicu, to chyba na tej zasadzie tylko. Dziękuję. Pani w ostatnim rzędzie podniosła rękę. Tak, mam pytanie do badaczy tekstu. Czy światopogląd badacza ma wpływ na obiektywizm w wyniku badań? Co mam na myśli? Mówimy o tekście religijnym, modlitewno-patriotycznym, bo przywołujemy okazję, kiedy powrócę z Śpiewana. Wobec tego, czy to, że ktoś jest wierzący, niewierzący, rzutuje, może rzutować na wynikanie. Ty pierwszy. To jest bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że może powiem o swoim doświadczeniu. Ja doceniając
arcydzielność Bogu Rodzicy abstrahuje od swojego światopoglądu. To znaczy mój światopogląd, który jest światopoglądem agnostycznym czy też ateistycznym, jest światopoglądem, który nie zgadza się ze światem przedstawionym w Bogu Rodzicy, a mimo to jestem w stanie dostrzec w niej coś dla siebie. Ale gdyby to pytanie potraktować, przenieść na ogólniejszy poziom, czy ogólnie jest tak, że światopogląd badacza determinuje jego postępowania badawcze, byłbym ostrożny, to znaczy powiedziałbym, że na pewno determinuje pewną część jego postępowań interpretacyjnych. Natomiast jeśli chodzi o postępowanie badawcze, nie. Ponieważ Teresa Michałowska, nie wiem, czy była wierząca, czy była niewierząca, ale wykonała pewną poważną pracę polegającą na rekonstrukcji tego utworu. I w tym momencie światopogląd nie jest do niczego potrzebny. Światopogląd włącza się w momencie interpretacji. W momencie interpretacji. Ale jak pokazuje mój przykład, wydaje się, że można oddzielić te dwie sprawy. Mój przykład będzie inny. Mianowicie, nie ukrywam, że jestem ateistą i dlatego o tyle łatwiej mi było podejść z bluźnierczą postawą. Statystyka, który policzył, ile czego jest, i nie miałem obawy, że bluźnię. Bo teksty religijne stwarzają pewien problem właśnie osobistej postawy badacza. I powiem tak, był taki malarz na przełomie wieku XIX i XX, Jan Styka, który malował religijne obrazy. I według anegdot Styka przed przystąpieniem do malowania zawsze klękał i bardzo gorąco się modlił. I podobno kiedyś z nieba dał się słyszeć głos. Styka, ty mnie nie maluj na kolanach, ty mnie maluj dobrze. Tyle anegdoty o Janie Styce. Dziękuję. Inne pytania? Proszę bardzo. Ciągle muszę pan tego wobec tego. Co to znaczy, bo Rodzica to jedynie wierszydło? Nie dosłyszałem. Co to znaczy, bo Rodzica to jedynie wierszydło? Dobrze, już. Mniejsza o to, że dziś tego nie powiedziałam, ale tak napisałem i właśnie już, dobrze, już wyjaśnię. No niestety dziś się nie udało pokazać przekazu krakowskiego. Mieliśmy tylko Kcyński. Przekaz krakowski to jest po prostu prozaiczny tekst taki, że nie do końca marginesu. Nie ma w nim, nie widać w nim tej sztuki słowa. To po prostu badacze, jakby powiedzieć, takie, jakby powiedzieć, spaghetti podzielili na odcinki. Bo teraz, jeśli szukać, ale to już o tym dzisiaj nie mówiłem. Pawle, pokażę jeszcze raz przekaz Kcyński. Dobrze. Z państwa odległości nie będzie widać, ale mamy tutaj wielkie litery, majuskuły. I w moim przekonaniu one mogą być, a może są znakami delimitacji tekstu, czyli podziału tej wypowiedzi na wersy. I taka była moja hipoteza jeszcze z 2016 roku, ale to, co uzyskamy z tekstu Bogorodzicy, przyjąwszy ten podział tekstu według majuskuł, zupełnie nie przypomina tego, do czego dochodzą mediewiści ci wskazani w tejże tabeli. Tyle odpowiedzi. I tu się nie zgadzamy z panem profesorem fundamentalnie, ponieważ ja nie uważam, że jest to wierszydło, a to z tego względu, że nie uważam ani przekazu Kcyńskiego, ani przekazu krakowskiego za przekaz ostateczny. Uważam, że jest to przekaz wersji jakiejś wcześniejszej. I to, co wszyscy ci, którzy pojawili się w tabeli, robią, to próba rekonstrukcji wcześniejszej, pierwotnej wersji Bogorodzicy, która do naszych czasów nie dotarła. Ale nawet gdyby stwierdzić, że to jest iluzja,
że jest tu arbitralność i nawet gdyby zachować ten przekaz krakowski, który jest przekazem, można powiedzieć, prozaicznym, to i tak również w prozie da się zauważyć pewne zależności między wyrazami, które świadczą o kunszcie autora. Na przykład rymy wewnętrzne, tak? Bogu, rodzica, dziewica. Symetrię pomiędzy różnymi cząstkami tekstu. Moglibyśmy to zrobić, gdybyśmy mieli więcej czasu, taki eksperyment i rozpisać faktycznie Bogu, rodzica na prozę. Moim skromnym zdaniem tam wciąż ten artyzm będzie widoczny. Tak? To ostatnie zdanie. Artyzm tekstu, on jest, czy my go widzimy? Obawiam się, że go widzimy, czyli edytor tekstów do roboty i tak szatkować ten tekst, żeby on jak najpiękniej wyglądał. No, dla mnie jest to droga donikąd. My możemy się pięknie różnić, to znaczy tak, powiedziałbym dziad swoje, baba swoje, ale będę seksistą. W każdym razie od lat się nie dogadujemy, ale żyjemy. Także spoko. Dziękujemy. Kiedyś powiedzą, że radna też nie chce. Dobrze, więc dziękujemy i zapraszamy, bo to było pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie serii Staropolska na nowo. Spotkamy się jesienią i będziemy rozmawiać o sarmatyzmie. Sarmatyzmie. Tak, więc zapraszamy już dzisiaj, ale na pewno będziemy jeszcze zachęcać.